Pierwszy raz od 15 lat został przeprowadzony generalny remont tej części hotelowej i generalny remont niektórych pokoi w zamku oraz części zabytkowej, jeżeli chodzi o dach zamku, który był w stanie takim, który nadawał się tylko i wyłącznie do remontu. W związku z tym, że jesteśmy na Podkarpaciu, gdzie Podkarpacie ma być tą kolebką turystyki, w związku z tym również jest wymóg podnoszenia standardu usług. Ostatni remont, jaki był przeprowadzany w tym obiekcie, to już prawie 17-18 lat, więc są nowe trendy, są nowe wymagania klientów, w związku z tym od października ubiegłego roku rozpoczął się generalny remont tego hotelu, gdzie w zakres tego remontu weszła nowy design pokoi, wymiana całości umeblowania, nowe systemy kart hotelowych i tak dalej, to co jest dzisiaj już standardem, jeżeli chodzi o wymogi hotelarskie. W związku z tym, żeby ten obiekt mógł funkcjonować jako cały zespół zamkowo-parkowy, to musimy sprzedawać usługi. Jak sprzedawać usługi, to na dobrym poziomie. A dobry poziom to wymaga jednak inwestycji co jakiś czas i odnowienia tej bazy hotelowej. Ja myślę, że remont zamku, jak każdego obiektu, kiedyś musi nadejść. Tutaj, jak usłyszeliśmy, ostatni był 17 lat temu, tak więc najwyższy czas, żeby coś zmienić. My oczywiście, jako właściciel, musimy dbać o nasze obiekty i zdecydowaliśmy, że to jest ostatni moment, tak? To trzeba tak naprawdę inwestować, żeby przyciągnąć nowych turystów, nowych zwiedzających, nowych klientów. W naszej strategii oczywiście zamki są zarządzane przez Fundację Priority et Historia i mają bardziej efektywnie być zarządzane. Fundacja ma szczytne cele, ale też oczywiście musi zarabiać na te obiekty. Obiekty wymagają dużych nakładów finansowych, ale żeby je osiągnąć, to też trzeba najpierw nie zainwestować. Stąd też decyzja o remoncie zamku w Baranowie Sandomierskim. Remont to po prostu podniesienie standardu hotelu, tak żeby był obiekt przyjazny dla naszych gości, dlatego że w obecnych czasach XXI wieku pokoje bez klimatyzacji, załóżmy, to są pewną przeszkodą przy przyjmowaniu grup i gości indywidualnych, to zostało usunięte. Po prostu cały obiekt został wyremontowany na tyle, że cała infrastruktura pokoi, łazienek, klimatyzacja, wszystko zostało zrobione według najnowszych standardów, jakie w tej branży obowiązują. Znaczy, no, pracowaliśmy nad tym tyle miesięcy i myślę, że grupa osób, która brała w tym udział, ja jestem zadowolony, niemniej oceniać, na pewno ocenią to goście. Ten etap to były fundusze Agencji Rozwoju Przemysłu, bo to zaczęło się w tamtym roku. Fundacja tak naprawdę rozpoczęła swoją działalność od 1 stycznia. Remont hotelu i części zamkowej kosztował nas 2,5 miliona złotych netto. Postaraliśmy się, żeby ten obiekt w tej chwili był już spełniał wymagania naszych gości krajowych i zagranicznych i żebyśmy mogli już się szczycić dobrą jakością usługi.
dla nas jako samorządowców, włodarzy powiatu tarnobrzeskiego, ale dla mnie też jako mieszkańca tej gminy od zawsze ten zamek był ważny i cenny. Jeszcze pracując tutaj w instytucjach gminnych, zależało nam na współpracy. Współpracowaliśmy jako Dom Kultury też, czy jako samorząd gminny. W tej chwili troszkę mniej, niemniej jednak zależy nam wszystkim na promocji turystyki i jest to bardzo ważny kolejny krok, który tutaj został osiągnięty. No, cały zespół zamkowo-parkowy to nie tylko ten hotel, ale przede wszystkim zamek, który jest jak gdyby perłą renesansu, która przyciąga tutaj turystów i gościmy często gości z zagranicy, z kraju. Z zagranicy są to grupy często polonijne, grupy rencistów, którzy wracają tutaj do Polski, chcą zobaczyć nowe oblicze Polski i między innymi ten zespół zamkowo-parkowy temu służy, gdzie oprócz tej usługi hotelarskiej i gastronomicznej również mamy usługę tą turystyczną, czyli mamy muzeum w zamku, można zwiedzać zamek, można korzystać również z dobroci naszej kuchni zamkowej. Ja myślę, że jest to jedna z pereł, tak, architektury w Polsce. Generalnie no, zamek w Baranowie Sandomierskim jest nazywany Małym Wawelem, tak? To wszyscy o tym wiedzą. Tutaj w rejonie, natomiast być może nie wszyscy w kraju. Zamek w Baranowie Sandomierskim naprawdę robi duże wrażenie, szczególnie na turystach zagranicznych. Ja pamiętam, w zeszłym roku podejmowałem tutaj delegację z Senegalu, tak? Kraju afrykańskiego, i panowie byli zachwyceni. Szczególnie tą atmosferą, architekturą i chcieli tu spędzić dodatkowy dzień, tak? Bo zamek posiada taki urok. Zresztą piękne miejsce, tak? Ale oczywiście samo miejsce dla niektórych może być za mało, tak więc trzeba tworzyć te kolejne atrakcje. Myślę, że poza oczywiście polem golfowym, nie każdy gra w golfa, ale również wycieczki rowerowe. Myślę, że też ciekawym rozwiązaniem będzie stworzenie jakiegoś muzeum bardziej multimedialnego, bo to, co obecnie jest, jest takie tradycyjne. Trzeba wprowadzać nowe rzeczy, tak? Myślę, że też bliskość Sandomierza to też jest pewien bonus, bo dużo ludzi przyjeżdża do Sandomierza z Polski. Ja niekoniecznie wie, że jest takie piękne miejsce jak Baranów Sandomierski i trzeba to też rozpropagować, być może jakieś takie partnerstwo między miastami, bo równie dobrze można stacjonować w Sandomierzu, zwiedzać Baranów, można stacjonować w Baranowie, zwiedzać Sandomierz, tak? W ogóle biznes hotelowy, hotelowo-restauracyjny jest bardzo trudny, tak? To jest utrzymanie się na tym rynku przez lata, nie wszystkim się to udaje. Jest dużo obiektów, które powstają i bazują na jak największym cięciu kosztów i patrzeniem tylko z punktu widzenia takiego czysto rynkowego. Natomiast ten obiekt, że jest zabytkowym, wymaga jeszcze większej pracy. I nie wszystko można zrobić tak nowocześnie, bo mamy też konserwatora zabytków, tak więc tutaj trzeba dwa razy bardziej się starać, żeby osiągnąć ten efekt, który można zrobić na komercyjnym, nowo wybudowanym, nowoczesnym obiekcie hotelowym. Natomiast takie nowoczesne obiekty oczywiście mogą mieć nowoczesne spa i parę innych ciekawych rzeczy, natomiast nie mają tego waloru historycznego, jakim jest zamek, tak? No, zamek czy park wokół zamku jest wartością samą w sobie i myślę, że to jest to coś, o co powinniśmy wszyscy dbać. Dlatego myślę, że tutaj jest perspektywa też współpracy z władzami województwa, myślę, że z lokalnymi firmami, bo jak mówię, no, fundacja, która zajmuje się zarządzaniem w naszym oczekiwaniu w przyszłości powinna stać się też organizacją pożytku publicznego i sądzę, że firmy, jak też osoby mogą przeznaczać środki na działalność tej fundacji, która poza, mówię, tą działalnością komercyjną też ma szczytne działania opieki nad obiektami historycznymi. Inicjatywa fundacji powstała głównie w tej mierze, żeby po prostu umożliwić, według naszych oczywiście zamiarów, skorzystania ze środków unijnych, dlatego że Agencja Rozwoju Przemysłu jako właściciel tych obiektów wprost nie mogła z tego korzystać. Natomiast wszystkie na razie nasze analizy
dają taki wynik, że my będziemy mogli z tego w pewnym sensie skorzystać. W jakim stopniu trudno dzisiaj powiedzieć, natomiast tak zwane miękkie finansowanie najprawdopodobniej będzie można skorzystać w stosunkowo krótkim czasie, natomiast jeżeli chodzi o większe inwestycje, będzie to na pewno uzależnione, czy fundacja byłaby właścicielem obiektu, bo na dzień dzisiejszy fundacja jest tylko zarządzającym tymi obiektami, ma na swoim stanie wszystkich pracowników, natomiast majątek w dalszym ciągu jest własnością Agencji Rozwoju Przemysłu. Misja oczywiście jest, bo generalnie misją jest ochrona zabytków, turystyka, także tutaj i pozyskiwanie środków unijnych. Natomiast oczywiście nie będzie dotyczyła misja tylko i wyłącznie tych dwóch obiektów. Na razie w pierwszym etapie na pewno będzie dotyczyło to tych dwóch obiektów. Później w miarę rozwoju fundacji będziemy starali się wspomagać inne przedsięwzięcia w rejonie.